Szanowni Państwo, dzień dobry. Chciałbym powitać wszystkich, którzy postanowili przybyć na otwarcie wystawy. Dwa słowa na początek, dwa słowa wprowadzenia. Ta prezentacja pomoże Państwu zapoznać się lepiej z tym, co jest na planszach, z tym, co zebraliśmy. Ja nazywam się Michał Dominczak, odpowiadam za przygotowanie wystawy, która jest realizacją projektu zgłoszonego przez Towarzystwo im. Juliana Dunajewskiego. Dofinansowane z środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Jana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Zadanie pod tytułem Architektura Wielkiej Polski. Wizja rozwoju przestrzennego w publikacjach Obozu Narodowego 1905-1945. Proszę Państwa, projekt ten miał dwojakie zadanie. Pierwszy to oczywiście cel edukacyjny, czemu służyć ma sama wystawa, która oprócz dotychczasowych prezentacji, wierzę, że będzie prezentowana jeszcze wielokrotnie w wielu miejscach, ale drugi cel to cel naukowy. Chodziło o to, żeby wykorzystać przygotowanie wystawy do tego, aby powstała przynajmniej, co najmniej jedna publikacja, mam nadzieję, że będzie ich więcej, zresztą powiem o tym dalej, jedna publikacja o charakterze naukowym w formie monografii, która przedstawiłaby ten naprawdę mało znany aspekt działalności ruchu narodowego, jakim były zagadnienia architektury i urbanistyki. W trakcie prowadzonych przygotowań natknąłem się na wiele naprawdę interesujących materiałów, mało znanych bądź praktycznie wcale nieznanych, a sam pomysł takiego, a nie innego tytułu tego projektu, kiedy jeszcze zacząłem się po prostu interesować tym zagadnieniem, pochodził z takiego fragmentu słowa od redakcji Młodej Architektury. Że jak Państwo widzą, sami użyli określenia architektura Wielkiej Polski. Wystawa nie jest, znaczy ma charakter pewnych, znaczy może inaczej. Wystawa ułożona jest zgodnie z pewnym porządkiem chronologicznym, aczkolwiek nie jest to porządek ściśle chronologiczny. Znaliśmy, że lepiej będzie na tle upływającego czasu, zmieniających się uwarunkowań, przedstawić ogólnie myśl narodową w odniesieniu do zagadnień architektury i urbanistyki. Ale trudno nie wydzielić tutaj tego pierwszego okresu, a przypomnę, że ten czas jest określony między 1905 a 1945 rokiem, więc na pewno należy wskazać, i to widać na pierwszych planszach, przynajmniej pierwszej, okres przed odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli początek narodziny ruchu narodowego, jego kształtowanie się, krystalizacja też, pojawienie się już wtedy pierwszych różnic w łonie samego obozu narodowego. I tutaj w tym pierwszym okresie ciekawostką jest to, że o ile sam Roman Dmowski nie odnosił się do tych zagadnień w swoich pismach, to już na przykład Zygmunt Wasilewski, jak to Państwo widzą, pozwalał sobie może nie analizy, ale na pewno na komentarze do sytuacji również odnośnie współczesnej mu historii sztuki. Podobnie bardzo ciekawy publicysta, związany zresztą pierwotnie raczej z ruchem socjalistycznym, Stanisław Piętkowski, również i on pozostawił po sobie szereg interesujących spostrzeżeń. Jeden z takich artykułów pod tytułem Maski życia był znany niektórym badaczom architektury, między innymi profesorowi Krakowskiemu, ale myślę, że nie w całym zakresie tego, o czym Pińkowski pisał. Więc problematyka architektoniczna pojawiała się w piśmiennictwie niekoniecznie krytyków sztuki, ale również polityków czy politologów, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, takich jak czy ideologów, jak na przykład Wasilewski. W tym pierwszym okresie zdecydowanie wybija się na czoło postać Jana Walberta Pawlikowskiego,
człowieka wielu talentów, którego postać jest doskonale znana historykom, historykom sztuki również. Aczkolwiek wielu z nich omija mniej lub bardziej dyskretnie jego zdecydowanie narodowe poglądy i to, że udzielał się w ruchu narodowym. Pawlikowski, to co nas najbardziej interesowało, to o czym pisał w odniesieniu do stylu, przede wszystkim stylu w architekturze. Przypomnę, że Gwalbert Pawlikowski jest jednym z współtwórców stylu zakopiańskiego. To on zlecił Witkiewiczowi zaprojektowanie tak zwanej willi pod Jedlami, budynku, który uznaje się za początek stylu zakopiańskiego w architekturze polskiej. Zresztą idea była taka, żeby to było punkt wyjścia, żeby szukając stylu narodowego zacząć od Zakopiańszczyzny. To jest właśnie willa pod Jedlami, zresztą jedna z plaż poświęcona jest de facto Pawlikowskiemu. Jego bardzo interesujące przemyślenia, niektórzy powiedzieliby bardzo nowoczesne, no nie straciły na aktualności. To jest język bardzo głębna, filozoficzna analiza, niejako przewidująca to, co tak naprawdę stało się już po śmierci Pawlikowskiego, jeżeli chodzi o architekturę, architekturę nie tylko na Podhalu. Kolejna postać, już, czy właśnie kolejny okres, który otwierają kolejne plansze wystawy, to pierwsza dekada II Rzeczypospolitej. I tutaj, jeżeli chodzi o historię architektury, w tym okresie dekada chyba najbardziej burzliwa, bo moment, w którym z jednej strony po odzyskaniu niepodległości widzimy takie bardzo głębokie poszukiwanie stylu narodowego, ale nakłada się to na ogólny ferment w architekturze światowej, poszukiwanie zupełnie nowego stylu, czyli narodziny tak zwanego modernizmu. I oczywiście dyskusja na ten temat również obejmuje Polskę tutaj, dotyczy również osób publicystyki obozu narodowego. W tym okresie wspomnieć należy o dwóch osobach, o dwóch. Muszę zwrócić uwagę, że ja tutaj przedstawiam bardziej projektantów, bardziej osoby ściślej zaangażowane w kwestię architektury jako sztuki, chociaż wspominałem też o publicystach, czyli nie architektach, nie artystach. Ale teraz Pawlikowski oczywiście nie był architektem, miał bardzo szerokie wykształcenie, ale akurat nie architektoniczne. Natomiast Konstanty Jakimowicz, którego chciałem przedstawić, jeden z mniej znanych działaczy narodowych, to z tego względu, że był przede wszystkim architektem, natomiast był również członkiem Narodowej Partii Robotniczej i z jego postacią łączy się, będziemy jeszcze wracać do rodziny Jakimowiczów w drugiej części tej prezentacji, zresztą na wystawie i drugie pokolenie Jakimowiczów jest przedstawione. Konstanty Jakimowicz należał do tych architektów, którzy, można powiedzieć, zaangażowani już jako dojrzali twórcy, zaangażowali się po odzyskaniu niepodległości w poszukiwanie stylu narodowego. Zdjęcie rodziny Jakimowiczów. Jakimowicz senior znajduje się w centrum, tam na drugim planie. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na tego prawie dorosłego mężczyznę na pierwszym planie, charakterystycznie przysiadającego tutaj na murku tych schodów. To jest Wojciech Jakimowicz. Również został architektem, o którym jeszcze będę wspominał. Natomiast sam Jakimowicz, Konstanty Jakimowicz, wspomniałem, również publikował jego uwagi, jego spojrzenie na ówczesną architekturę polską jest bardzo trzeźwe, bardzo racjonalne. I niestety te słowa, które tu Państwo czytają, cytat z artykułu z Przeglądu Technicznego, można powiedzieć, że właściwie, no niestety, zachował aktualność. To jest zastanawiające, że mimo, że minęło 100 lat, ponad 100 lat, to mamy ten sam problem, co,
co nasi przodkowie. Na planszach wystawowych jest kilka projektów Jakimowicza. Tutaj przedstawiam Kościół na Kamionku, jeden z bardziej znanych projektów. Druga postać tego okresu, tym razem urbanista Ignacy Drexler, bardzo interesujący człowiek. Z naszego punktu widzenia interesujący przede wszystkim dlatego, że był jednym z prekursorów polskiej urbanistyki, z ojców polskiej nauki o mieście. Profesor Politechniki Lwowskiej, związany zwłaszcza w ostatniej dekadzie życia z Dziennikiem Rzeczpospolita, który w tym czasie był dziennikiem narodowym, odpowiadał tam za dział miejski. A jako urbanista, tak jak wspomniałem, tworzył podwaliny polskiej szkoły urbanistyki. Taki przykład, który też jest na wystawie. Rewitalizacja kilku ulic we Lwowie. Projekt już po rewitalizacji. Widzimy, że to pojęcie, oczywiście wtedy tak tego nie nazywano, ale niczym się to nie różni od działań podejmowanych współcześnie. Zamiast dużej ilości bruku mamy wprowadzenie zieleni, uspokojenie ruchu. Coś, co można by uznać za bardzo współczesne, nowoczesne działanie. Natomiast najbardziej interesujący, najbardziej płodny, twórczy okres, jeżeli chodzi zarówno o publicystykę obozu narodowego w zakresie odniesieniu do architektury i urbanistyki, a również jeżeli chodzi o twórczość architektów, którzy uznawali się za narodowców, którym idea narodowa była bliska, to ostatnia dekada II Rzeczpospolitej, czyli po prostu lata 30. XX wieku. Tak się składa, że jest to czas, kiedy wcześniejsze o dekadę poszukiwania stylu narodowego, które zaowocowały tak zwanym stylem dworkowym, ale też polskim art deco, zostały przez architektów tego pokolenia odrzucone. Uznano to za eksperyment, który miał swoją wartość, ale się skończył. I takim charakterystycznym punktem jest powszechna wystawa krajowa, czy punktem zwrotnym powszechna wystawa krajowa w Poznaniu właśnie w 1929 roku, na której z jednej strony były prezentowane przykłady architektury tkwiącej jeszcze pewnej tradycji poprzedniej, jak i architektury już zupełnie modernistycznej. I w związku z tym nowe pokolenia architektów studiujących już na wydziałach architektury na polskich uczelniach. Ja przypomnę, że w II Rzeczpospolitej mieliśmy tylko dwa wydziały architektury. Była to Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i podobny wydział na Politechnice Lwowskiej. Był jeszcze Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej, ale Gdańsk był wolnym miastem i mimo, że było tam sporo polskich studentów, trudno uznawać to za polską uczelnię. I tu na tym tle właśnie nowego pokolenia szukającego nowej architektury, lepszej albo inaczej odpowiadającej potrzebom czasów, które nadchodziły, potrzebom też idei narodowej, bo to nas tutaj najbardziej interesuje, był jednym z takich przejawów tej młodej aktywności była działalność Związku Słuchaczy Architektury Politechniki Warszawskiej. Związek Słuchaczów aktywny właściwie przez cały okres II Rzeczpospolitej, szczególnego znaczenia w kontekście publicystyki obozu narodowego, czy w ogóle obozu narodowego, idei narodowej nabiera od połowy lat 30. Otóż ci młodzi ludzie, jak się Państwo domyślają, Związek Słuchaczy, czyli po prostu Związek Studentów, obejmował właśnie studentów architektury, choć oczywiście wspierali w tym również ich starsi koledzy i koleżanki. Zaczął publikować, starać się publikować prace studenckie, prace dyplomowe. Pierwszy taki zbiór wydano w 1930 roku, ale później była dość długa przerwa i po pięciu latach wydano nowy album. Album, który już był, podobnie jak Związek Słuchaczów, pod dużym wpływem studentów architektury o poglądach narodowych. Zwłaszcza jeżeli chodzi o kolejny album wydany w kolejnym roku, w 1936, to widzimy tą dużą aktywność, aczkolwiek zarówno w jednym, jak i w drugim albumie nie przedstawiają
tylko i wyłącznie projektów studentów narodowców. Natomiast starano się obiektywnie przedstawić stan polskiej myśli architektonicznej w tym czasie. Wszystkie te albumy były wydawane na bardzo dobrym papierze, bardzo dobrej jakości, świetnie edytorsko, dwujęzyczne, na papierze znanej firmy rodziny Franaszków, prywatnie wspierających obóz narodowy. To też pewna uwaga. Więc propozycje architektoniczne mieszczą się w takim ogólnym nurcie fermentu ideowego, jakim były lata 30. w architekturze, gdzie ścierały się zarówno koncepcje tak zwane funkcjonalistyczne, gdzie generalnie modernizm jako postawa dominuje, ale już wtedy widać to szczególnie w publicystyce narodowej i również w twórczości architektów odwołujących się do idei narodowej, poszukiwanie czegoś innego, odrzucenie pewnego kosmopolityzmu, pewnej globalistycznej myśli, właśnie szczególnie obecnej w funkcjonalizmie, szukanie czegoś, co nazywano duchem narodowym. I mimo, że studenci, ale również architekci rzadko mówili wprost o sięgnięciu do tradycji, to jednak zaczynamy dostrzegać coraz bardziej, że ten modernizm lat 30. zaczyna zmieniać się, właśnie przedstawiając coraz większy wpływ zarówno przez materię, jak i formy odwołań do przyszłości. Taka ciekawostka, to oczywiście wszystko jest na wystawie, ale zwracam uwagę, w albumie Młodej Architektury z 1936 roku były reklamy tylko dwóch czasopism. Prosto z Mostu i Ruchu Młodych. Prosto z Mostu, czasopismo obozu narodowo-radykalnego, tego odłamu ABC, a Ruch Młodych, czasopismo z kolei Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga. Więc można powiedzieć, że to było wtedy rzadkością, bo pamiętajmy, że te odłamy narodowo-radykalne przez pewien czas dość ostro się zwalczały. Tutaj w pokoju współpracują ze sobą studenci, zarówno bardziej zaangażowani w jeden czy w drugi ruch, ale zwracam uwagę, jest to ruch narodowo-radykalny i z tym odłamem ruchu narodowego w latach 30. Będą mieli, znaczy najwięcej studentów architektury będzie miało związek i będzie w te ruchy radykalne najbardziej zaangażowany. Tu przy okazji zwracam uwagę na komitet wydawniczy tegoż rocznika, tegoż albumu. Mamy tutaj Włodzimierza Łukasika, Jana Masa, Jana Polińskiego, Stanisława Żeryna. Jan Poliński, działacz RMF Falanga, Łukasik podobnie. Jeżeli chodzi o pozostałych dwóch, to bardziej chyba możemy tu mówić o tych związkach z organizacją czy z publicystyką piaseckiego. Związek Słuchaczy Architektury był znaną organizacją studencką, a szczególnie znane w Warszawie, ale poza Warszawą były bale, które corocznie organizowano. Z tej okazji zwracam uwagę, że było one starannie przygotowywane, że studenci projektowali grafiki, zaproszenia, plakaty, które do dzisiaj zaliczają się do świetnych przykładów polskiej myśli, polskiego designu lat 30. To jest też udział studentów związanych z ruchem narodowym. Więc nawet do tego stopnia te bale były popularne. Może to jest też efekt zaangażowania niektórych działaczy związku czy zainteresowań sztuką filmową, o czym jeszcze wspomnę właśnie w kontekście Młodej Architektury, że z jednego z takich balów nakręcono krótki eksperymentalny film. Dziś mamy bal i to są kadry z tegoż balu, film szczęśliwie się zachował. Natomiast większość planszy odnosi się jednak do publicystyki, ale również w odniesieniu do teorii architektury, też praktyki. Proszę Państwa, to co jest bardzo ciekawe, to to, że w okresie II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza w latach 30. zagadnieniami sztuki i architektury interesowali się również politycy, niezależnie od opcji politycznej,
ale może właśnie w szczególny sposób angażował się w to w ruchu narodowym, w politycy ruchu narodowego. To jest bardzo ciekawe, zwłaszcza w kontekście dzisiejszym, gdzie właściwie architektura nikogo nie interesuje, jeżeli chodzi o polityków. Mamy tu szereg publicystów. Co ciekawe, w większości byli to bardzo młodzi ludzie, często studenci. Proszę, to jest przykład dodatku ABC literacko-artystyczne, jeszcze zanim powstał prosto z mostu artykuł Bogdana Gierkena, który jest znany, bardzo znany nawet badaczom architektury czy konserwatorom zabytków, a który wtedy był studentem. Ale również publicystykę właśnie odnosząca się do zagadnień często bardzo ściśle teoretycznych, ideowych, na bardzo wysokim poziomie. Z drugiej strony szereg czasopism o charakterze wychowawczym, tutaj mam akurat przykłady czasopism pod auspicjami wydawanych przez Falangę. Proszę zwrócić uwagę na różnorodność tych czasopism. No, jednym z tych czasopism jest Ruch Kulturalny, czyli czasopismo poświęcone wprost kulturze i sztuce. Więc w ramach tych czasopism takich, można powiedzieć, wojujących, również i problematyka architektoniczna się pojawia. Jak wspomniałem, zobaczyć fragment tekstu polemiki Jana Rembelińskiego, polemiki zresztą ze Stanisławem Jankowskim, późniejszym agatonem, żołnierzem Armii Krajowej, również narodowcem, za zakonspirowanym członkiem tajnej organizacji obozu narodowo-radykalnego ABC Orzeł Biały. Zagiem Bieliński, przywódca Młodzieży Wszechpolskiej, przecież prawnik, podejmuje polemikę całkiem sensowną nawet, powiem szczerze, bardzo interesujące spostrzeżenie a propos tego mierzenia wyżej, jeżeli chodzi o twórczość. Więc zagadnienia te były naprawdę szeroko dyskutowane, nie tylko przez architektów. Również kwestia organizacji zawodowych, przede wszystkim Stowarzyszenia Architektów Polskich. W 1937 roku zaczął się trwający prawie 2 lata konflikt, raczej przesilenie związane z walką o wpływy Stowarzyszenia Architektów Polskich, zakończonych zwycięstwem architektów, czy tej strony związanej, strony narodowej. Choć nie wszyscy oczywiście architekci, którzy doprowadzili do wyboru nowego zarządu w 1938 roku, byli działaczami narodowymi, ale jednak udało im się doprowadzić do przejęcia, polonizacji Stowarzyszenia Architektów Polskich. Natomiast tak jak wspomniałem, z tego okresu najciekawszy wydaje się aktywność Związku Słuchaczy Młodej Architektury, którzy po 2 latach przerwy od wydania tego albumu postanowili zacząć wydawać własne czasopismo. I właśnie pod tytułem Młoda Architektura, pierwszy numer, 1938 rok, styczeń. Początkowo miał to być kwartalnik, docelowo miesięcznik. No, do wybuchu II wojny światowej ukazało się 6 numerów, w tym jeden, właściwie 5 numerów, bo jeden był podwójny. Wskazuje to być może na problemy z finansowaniem, może po prostu starano się zachować pewien poziom pisma. Zresztą analiza poszczególnych numerów wykazuje stopniowe zwiększanie objętości pisma i zwiększanie też ilości publikujących w nim osób. Skład redakcji. On się troszeczkę zmieniał, ale to są osoby, które należały do redakcji. Większość z nich właściwie przez cały czas. I tu wracamy do postaci Wojciecha Jakimowicza, wtedy jeszcze młodego studenta, który co ciekawe zdążył później być nawet asystentem na wydziale. Ale mamy takie postacie jak Andrzej Ancuta, no, że jak Państwo widzą, część z nich jest dokładnie omówiona właśnie na planszach wystawowych. Jedna z plansz jest poświęcona właśnie biogramom tych najważniejszych artystów, ale proszę zwrócić uwagę, otóż
Wielu z nich to osoby mało znane po II wojnie światowej z oczywistych względów. Gdzieś skazano je na zapomnienie. Tu szczególną postacią był Wiktor Mariusz Prus-Wiśniewski, co do którego, o którym jeszcze będę mówił, na którego natrafiłem trochę przypadkowo, dlatego że on działał, tworzył po wojnie pod nieco innym nazwiskiem. No, mamy tutaj rodzeństwo Pospieszalskich, czyli ojca i ciotkę Jana Pospieszalskiego. Mamy Irenę Walicką, która została siostrą sakramentką. Mamy Cichociemnego, którym był Teodor Hoffmann. Mamy późniejszego, bardzo znanego operatora, scenarzystę Andrzeja Ancutę, który był wykładowcą łódzkiej szkoły filmowej. Więc te postacie staraliśmy się przybliżyć na tej wystawie. I szereg z osób, które to Państwo widzą, no nie wszyscy zostali architektami, jak się okazało, po II wojnie światowej ich losy bywały różne, ale zwróćcie uwagę, Tadeusz Orgelbrand to jest potomek rodziny Orgelbrandów, żydowskiej rodziny, którzy no do historii przeszli przede wszystkim jako wydawcy. Jak widać, nie przeszkadzało to ani Orgelbrandowi czuć się polskim narodowcem, choć miał korzenie żydowskie, ani redakcji młodej architektury uznać go za Polaka narodowca. Jeżeli chodzi o projekty, przedstawiliśmy kilka z nich. No, były to projekty studenckie, te, które prezentowano w większości, więc ich jakość może być dyskusyjna. Zresztą numerów zbyt wiele nie wydane, jak już wspomniałem, ale jeżeli przeanalizujemy wyniki konkursu, który zaprezentowano w jednym z numerów, pokazuje to bardzo ciekawe trendy czy koncepcje, jakimi według tychże młodych ludzi polska architektura powinna podążać. Tutaj mamy wybór publicystów, którym zdarzało się publikować może nie stale, ale sporadycznie, więc w środowisku architektonicznym najbardziej znane są takie postacie jak Marek Lejkam, jak Stanisław Jankowski. Zygmunt Kamiński był wtedy dziekanem Wydziału Architektury. A mamy też Przemysława Siwika. Mamy nawet Jana Zachwatowicza, który opublikował tam krótki artykuł, prawdzie pod pseudonimem Jan Z, znaczy JZ, ale jest to, czy doktor Jan Z, chodziło o Jana Zachwatowicza. Mamy tutaj też wiele osób, spośród których historycy rozpoznają działaczy ruchu narodowego, bądź tak, obozu narodowo-radykalnego, czy późniejszych organizacji, narodowych organizacji konspiracyjnych, jak na przykład Stanisława Gałęzowskiego, czy Kosika. Natomiast mamy też Stanisława Jankowskiego, o którym wspomniałem, wiele innych osób. Jedną z planż wystawy poświęcono zagadnieniom mieszkania. Mieszkaniu poświęcono więcej planż na tej wystawie, ponieważ był to problem zasadniczy w II Rzeczpospolitej. Stąd duże zainteresowanie i stąd również stała obecność tego tematu w publicystyce narodowej. I tutaj ciekawostka przedstawiona na jednej z planż. W połowie lat 30. Uwidacznia się spór, różnice, uwidaczniają się różnice między spojrzeniem na urbanizację Polski, na koncepcję rozwoju przestrzennego między skrzydłem NRABC i RNR Falanga. Adam Doboszyński, związany z NRABC, ale też kilku innych publicystów, widziało rozwój Polski, nowej Polski, jako kraju, w którym zdezurbanizowanego, gdzie rozwój oparty jest o intensywną zabudowę jednorodzinną. O uwłaszczenie właśnie tej problematyka mieszkaniowa była bardzo ważna i dążono do tego, żeby każdy Polak posiadał własne mieszkanie. Stąd być może obecność właśnie w młodej architekturze tych wątków związanych z projektowaniem domów mieszkalnych. Przykłady prac konkursowych
dom jednorodzinny kryty dachówką, stąd ta specyficzna forma. Mniej lub bardziej awangardowa, byśmy dzisiaj powiedzieli. Oczywiście to przedstawiamy na wystawie, natomiast zwieńczeniem jest lata wojny, lata II wojny światowej, w której publicystyka z wiadomych względów nie miała już takiej skali, raczej skupiała się na innych zagadnieniach, ale i wtedy problematykę architektury polskiej, odbudowy Polski po wojnie była podejmowana. I tu zaznaczają się obecności czy działania postaci, które nie mogąc projektować, może część z nich kontynuowała edukację architektoniczną, ale część z nich została po prostu żołnierzami. To, co jest fascynujące, co dla mnie przynajmniej okazało się fascynujące, to to, że spośród 5 architektów, którzy byli cichociemnymi, 3 to byli narodowcy. Związani bądź z jednym odłamem ruchu narodowo-radykalnego, jak na przykład Andrzej Świątkowski, kierownik jednostki i zakamuflowanej, tajnej jednostki bojowej, Falangi. Bardzo barwna postać, skończył studia, po skończeniu studiów, mimo że proponowano mu pracę w najlepszych warszawskich pracowniach, zdecydował się na kontrakt w Afganistanie, gdzie po prostu pracował jako architekt. Być może wykonywał jakieś zadania wywiadowcze, trudno powiedzieć, bo i takie sugestie są, że będąc członkiem Falangi, przy okazji współpracował z polskim kontrwywiadem. Przeszedł do historii tym, że jednym z pierwszych cichociemnych skaczących w Polsce, niestety akurat ten skok zakończył się tragicznie w wyniku pewnych błędów. Kilka osób zginęło, w tym Świątkowski. Kolejna postać, Stanisław Jankowski, o którym wspominałem, związany z ONR ABC, najbardziej znany z całej tej trójki, późniejszy architekt odbudowujący Warszawę, ale przede wszystkim znany ze swojej walki czy swojego działania w Armii Krajowej. To on odpowiadał za stworzenie takiej komórki fałszującej dokumenty. Bardzo interesująca postać, którą prawie nikt nie kojarzy z tym, że nie kojarzy z ruchem narodowym. On sam po wojnie unikał, nigdy oficjalnie o tym nie wspomniał, o tym, że był, być może dlatego, że był członkiem organizacji tajnej. Przysięga obowiązywała go do końca życia. Natomiast z materiałów zebranych, również pozyskanych w IPN-ie, pozyskanych tu przede wszystkim przez Wojciecha Muszyńskiego, chodzi tutaj o zeznania pewnych współpracowników UB, którzy starali się rozpracować organizację polską. Wiemy, że Jankowski był członkiem Orła Białego. No i cała jego publicystyka też wskazuje na jego narodowe poglądy. I ostatni z tej trójki, Tadeusz Teodor Hoffmann. Zrzut przeżył szczęśliwie, natomiast później dostał się do niewoli niemieckiej. Na krótko, ale na tyle było to dla niego fatalne w skutkach, że w wyniku brutalnego przesłuchiwania musiano mu amputować nogę. Na szczęście został odbity. Pracował potem jeszcze w komórce w konspiracji do końca wojny, a później był architektem. Mam zdjęcie Jankowskiego, Świątkowskiego, 2 kolegów, przyjaciół, którzy razem studiowali, spośród których jeden był członkiem Falangi, a drugi jawny jak najbardziej, a drugi Jankowski tych struktur organizacji polskiej, tych najbardziej podstawowych, jakim było Orzeł Biały. Jeszcze zdjęcie z Wielkiej Brytanii. Kolejna postać, która zaznaczyła się jako żołnierz podziemia, to Wojciech Jakimowicz, czyli redaktor naczelny Młodej Architektury, który uczestniczył w konspiracji, który jako żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych walczył w Brygadzie Świętokrzyskiej i niestety w styczniu 1945 roku zginął w jednej z bitew z Niemcami, jednej z bardziej krwawych bitew zresztą w ogóle Brygady Świętokrzyskiej. Nie udało mu się przedostać z brygadą na zachód.
Kolejny przykład aktywności narodowców i tych architektów narodowców w konspiracji. Służba Cywilna Narodu, tam był referat odpowiedzialny, wydział odpowiedzialny za kulturę narodową, którym kierował Jerzy Szeptycki, publicysta, prosto z mostu, architekt. Podlegał mu, i to jest też efekt jakichś naszych badań, odkrycie, między innymi szef sekcji kultury. Zresztą w tej samej sekcji kultury narodowej pracował Jakimowicz, odpowiadający za architekturę. Natomiast czy można powiedzieć, że właśnie w służbie cywilnej narodu za sprawy kultury, sztuki odpowiadali sami architekci. W tym również Gałęzowski, tutaj może trochę mniej znany, ale również jeden z architektów związanych z RNR, Falanga. Co ciekawe, Szeptycki pisał wprost z mostu, więc raczej to drugie skrzydło. No i teraz, zmierzając do końca, Państwo będą mogli oglądać wystawę, podziwiać ją, czytać dokładnie. Ale jeszcze taka rzecz, która na samej planszy nie została, nie znalazła. Otóż aktywność młodych architektów, nie tylko młodych architektów, w ogóle całego konspiracyjnego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przejawiała się m.in. w organizacji konkursów. I tu mamy przykład jednego z projektów na odbudowę polskiego miasteczka. W dwóch wariantach, zresztą mamy wariant taki Małopolski Wschodniej i wariant Wielkopolski, to ten na górze, autorstwa Bogdana Gerkena, jego przyszłej żony, który zdobył nagrodę na jednym z takich. A przypomnę, Gerken był architektem sympatyzującym z ruchem narodowym, pisującym z obozem narodowym, no tutaj, pisującym między innymi wprost z mostu. I na zakończenie, już podsumowanie, to też oczywiście jest na planszach, kilka przykładów, jak potoczyły się losy architektów narodowców albo tych architektów, którzy angażowali się w pewne inicjatywy narodowe przed II wojną światową. Między innymi, jeżeli chodzi o środowisko Związku Słuchaczów Architektury, Młodej Architektury. Stanisław Pospieszalski kończył studia, ale ze względu na między innymi niezgodę na panujący ustrój, też swoją afilację, zdecydował się na raczej aktywność w obszarze konserwacji zabytków i projektowania architektury sakralnej. I rzeczywiście przez wiele lat odpowiadał za konserwację zabytków w diecezji częstochowskiej. Z jego projektów najciekawszy, w sumie jedyny taki kompletny, to projekt świętego Antoniego w Kiełczygłowie. Niestety nie zbudowany tak do końca tego projektu, skądinąd dość ciekawego. Inny przypadek, właśnie o którym zacząłem mówić, to Mariusz Wiktor Wiśniewski, Prus Wiśniewski. I tak występował. Członek redakcji Młodej Architektury, o którym wieści kończyły się na II wojnie światowej. Wiadomo było tylko, że uczestniczył, był absolwentem Polskiej Szkoły Architektury w Liverpoolu. I okazało się, że to właśnie Wiśniewski ze swoją narzeczoną, później żoną, Marią Fiszową, założy w Kanadzie pracownię architektoniczną i stanie się jednym, działając pod nazwiskiem Wiktor Prus, stając się jednym z najbardziej znanych kanadyjskich architektów lat 60. i 70., który między innymi zaprojektował Teatr Wielki w Quebecu. Państwo widzą lotnisko na Barbadosie, dziś już przebudowane. Czy obserwatorium kanadyjskie na Hawajach. Więc można powiedzieć tu o światowej karierze jednego z tych młodych architektów narodowych. Bardzo interesującym przypadkiem był z kolei Jan Poliński, aktywny działacz Falangi, zaprzyjaźniony z Bolesławem Piaseckim. I tej przyjaźni zawdzięcza głównie pewnie swoją powojenną karierę, dlatego że po założeniu Paksu Poliński, w odróżnieniu od swoich od wielu swoich przyjaciół,
pozostaje w Polsce. Zwracam uwagę, że on jest nieco starszy niż ta młodzież z młodej architektury. Był już znanym designerem, i to jest bardzo ciekawe właśnie, był designerem bardziej chyba niż architektem albo projektantem wnętrz. Dlatego, że był aktywny na polu projektowania plakatu, grafiki, ale również projektował meble. No i wnętrza. I właśnie Poliński, chyba najbardziej aktywny, zresztą to jest dłuższa część jego życia, aktywności zawodowej, właśnie najbardziej aktywny był po II wojnie światowej, gdzie był autorem między innymi wnętrz Centralnego Domu Towarowego, Smyka, projektował wnętrza wielu ministerstw, ale też wielu lokali na MDM-ie. Jedna z restauracji w Centralnym Domu Towarowym. Marek Lejka może akurat trudno go nazwać, znaczy na pewno nie był takim aktywnym działaczem, przynajmniej nic o tym nie wiemy, aktywnym działaczem Organizacji Narodowej jak Poliński, ale sam fakt, że publikował na łamach Prosto z Mostu wskazuje na przynajmniej pewne jego, jeśli nie sympatię, to na pewno sam fakt, że widział celowość takich publikacji. Więc to jest jeden z ciekawszych architektów działających po wojnie, który potrafił modernistą z założenia, jakby z zamiłowania i z zamiłowania przede wszystkim, ideowym modernistą, ale potrafił też projektować na przykład w latach 50. w czasach socjalizmu obiekty takie jak dzisiejszy oficjum office, jeden z budynków Gabinetu Rady Ministrów, którym potrafił używać również tradycyjnego języka architektury. Na koniec postać może najbardziej zastanawiająca, Jerzy Szeptycki, który publikował przez wiele lat, no może wiele lat, no nie, przynajmniej przez 3 lata, Prosto z Mostu, był takim, można powiedzieć, redakcyjnym specjalistą od architektury. Publikował pod nazwiskiem Jerzy Stokowski. Szeptycki, w odróżnieniu od Polińskiego, nie został w Polsce, wyjechał, nie postanowił wrócić do Polski. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaczął projektować architekturę przede wszystkim sakralną, ale również, ciekawe, projektował dla studia Disneya, projektował zarówno dekoracje, scenografie filmowe, jak i również sam Disneyland. To jest jedna ze świątyń zaprojektowana przez Szeptyckiego. Najbardziej znany jest oczywiście z Doylestown, czyli amerykański Częstochowy, gdzie zaprojektował zarówno kościół, jak i wnętrza tego niezwykłego budynku. No i cóż, pozwolę sobie zakończyć tą prezentację, nie zabierając Państwu czasu i dając możliwość na zapoznanie się z wystawą. Dwa cytaty. Jeden trochę pesymistyczny z Jana Gwabneta Pawlikowskiego, który takim przekąsem ocenił zadziwiającą według niego chęć, dążność Polaków do małpowania innych. I znowu mogę powiedzieć, że jako architekt, jako wykładowca, niestety mógłbym się podpisać pod tym, co Pawlikowski prawie 90 lat temu napisał. Ale spójrzmy na to optymistycznie. Kazimierz Tołoczko, młody wówczas student, również jedna z legend polskiej architektury powojennej, pozwolił sobie na taki komentarz, który faktycznie powinien przemawiać do wszystkich, zwłaszcza do dzisiejszych młodych architektów, do tych, którzy projektują, którzy odpowiadają za przestrzeń naszego kraju, za polską architekturę, że ona powinna być architekturą dla ludzi, ale dla zwykłych ludzi, dla przeciętnych ludzi, myślących o ich tych właściwie codziennych potrzebach. Nie skupiona na oryginalności za wszelką cenę, ale na jakości, na tym, żeby być architekturą dobrą, perfekcyjną, jak najlepszą. To tyle, proszę Państwa. Zapraszam do oglądania wystawy. Zapraszam do zapoznania się z tym, co przygotowaliśmy i obiecuję, że postaramy się wkrótce
opublikować również pracę o charakterze bardziej naukowym, gdzie szereg tego, co znaleźliśmy, a co nie mogło się siłą rzeczy znaleźć na wystawie, również będzie zaprezentowane. Dziękuję bardzo.